Pakt dla zdrowia, który przedstawił poseł elekt Konrad Frysztak, to 4 punkty. Pierwszy i drugi dotyczą Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. 100 milionów złotych z budżetu państwa na inwestycje w szpitalu i 50 milionów na opiekę medyczną w radomskiej placówce. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu chciałbym zaprosić, i oczywiście takie zaproszenie zostanie wysłane do wszystkich parlamentarzystów ziemi radomskiej, parlamentarzystów do tego, byśmy spotkali się w Sejmie i rozmawiali o tym, jak przeprowadzić tę poprawkę do budżetu, jak te 100 milionów na inwestycje w radomskim szpitalu zapewnić, a te pieniądze na pewno wtedy przełożą się również na pomoc dla Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w tym zakresie, w którym władze samorządowe i parlamentarne mogą pomagać. Trzeci punkt paktu dla zdrowia posła Konrada Frysztaka dotyczy budowy nowej stacji pogotowia ratunkowego z dyspozytornią dla województwa mazowieckiego. Wojewoda mazowiecki ma obowiązek wskazania drugiej stacji pogotowia ratunkowego dla województwa mazowieckiego. Pierwsza jest z ustawy wpisana w Warszawie, druga na terenie województwa mazowieckiego. Dlatego wspólnie z parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości, PSL-u, chciałbym, żebyśmy zabiegali o to, żeby wojewoda wskazał te dyspozytornie na terenie naszego miasta. Co za tym idzie, byśmy mogli wspólnie wybudować nową stację pogotowia ratunkowego. Czwarty punkt to utrzymanie i rozwój kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu. Według Konrada Frysztaka zapewnienie radomskiemu szpitalowi 100 milionów złotych na inwestycje pomoże także w rozwoju kierunku lekarskiego na radomskiej uczelni.